Hej! Siema wszystkim, tu Kamruz. Witam was w kolejnym odcinku z serii. No w sumie nie zagrajmy w Hearthstone. Robimy opening boosterów. Mamy 15 boosterów. Normalnie otwierałem przy 20, ale w sumie dostaliście taką krótką arenkę, no to macie opening w zamian w innym filmiku. Nie wiem, czy zrobić jeszcze jeden z Hearthstone, nie chce mi się w sumie. Mniejsza. 4 normalne, 3 GVG i 8 TGT. Zostawimy oczywiście TGT na koniec, bo wszyscy najbardziej pragną. Nic najlepsze na końcu. Okej, reruś. 2 razy rare. Może być. To jest proszek. Ancestral Spirit, Feral Spirit. Spoko karty. Ancestral Spirit może niezbyt, bo podatny na Silence, ale to drugie było zdecydowanie spoko. Zatrzymany dwa razy stwory 2x3 stoutem. Silne. Tylko że overload, no ale wiadomo. Manadik jest chujowy. Jest bardzo chujowy. Ewentualnie jedyna szansa, żeby to zagrać, to może na... O, epic. Może na Miracle Rogalu. Blade Master, Korna... Deku na priście. Chyba, że pod smoki robicie, to wtedy nie. Ale w każdym innym tak. Sword of Justice, bardzo silny epic. I chyba nie miałem drugiego, więc się cieszę. No nie miałem drugiego. Dobra. Dwa razy rare. Okej. Okay. Chujowa broń, chujowy minion. Ale nadaje się pod RNG zasa, bo jest RNG. Jest śmieszny. Tylko wolny strasznie, dlatego ja nie stosam go do deku. Mhm. Epic, okej, okay, dziękuję. Light Bomb. Bardzo spoko karta, niesamowita kontra na Molten Giant Handlocka. Okej. Okay. No, podstawowy pakiet. Cobalt Guardian. Karta niesamowicie chujowa. Niesamowicie chujowa. O, kolejny epik. Dużo epików. Dużo epików. To myślę, że Siege Engine. No, nie widzimy tego w grze. Zbyt wolny, zbyt nieopłacalny. Shadow Bomber, o, okej. Okay. Cóż, dostałem kartę dla Priesta agresywnego. I to jest epic, więc normalnie bym pewnie nie zużył 400 proszku, żeby, nie wiem, dobyć coś takiego. Więc się cieszę z tej karty. Do tej proszki, tej karty bym nie sproszkował, to się nie skrafcił. TGT, to na co czekaliśmy. Okej. Okay. Normalny booster. Dostałem Demon Fuse, cieszę się. Lowly Squire, chujowy, Argent Mech, Warhorse Mech. Demon Fuse, ja się cieszę. I Sparring Partner. Mam jednego, bo kupiłem od razu. Więc szkoda. No dobra, będzie proszek. Oho, oho, oho. Podstawowa paczka. Kraken nie dzięki, Jormungar nie dzięki. Bacaner mam. Dobra karta. Snowball nie. Ball of Spider, to jest śmieszna karta. To jest bardzo śmieszna karta. Jest strasznie wolna, jest śmieszna. Za kiedyś zrobię tak dla Becky Hunterem. Żeby się pośmiać. Dwa razy rare, okej. Okay. Bear Trap, spoko. Holy Champion, spoko. Chociaż na arenie dużo lepsza. Fallen Hero jest silny. I Polymorph Bear. O mój Boże, to jest zajebista karta. Dobre, dobre karty, dobre karty. Co dalej? Dwa razy rare. Oj, Golden Common. Będzie na proszek. Golden Rare! Knight of the Wild? To jest taka sobie karta. Będzie 100 proszku, zajebiście. Powershot, bardzo silna karta. Jeśli chodzi o AOE dla Huntera, no bo to w końcu jest jakieś normalne AOE dla Huntera. Okej, okej. A, Living Cruz jest okej, reszta jest taka sobie. Effigy jest bardzo mocnym sekretem. Jest bardzo mocnym, bo z niczym się spodziewałem, więc... Okej, okay, cieszę się z tego, przyda się Effigy. No, podstawowy pakiet. O, dostałem dwa razy na Ancestral Knowledge. Super karta dla mojego przyszłego kontrol szamana. I no, nasza karta dla piratów, którą mamy, więc proszek. Ale bardzo spoko karta, bardzo silna. No dobra, znowu podstawowy pakiet. O, gon złoty, nie będę go pyłować. Wygląda zajebiście. Mamy golden, no kolejne Fiji, super, mamy Fiji, mamy komplet Fiji, jest dobrze. Podobają mi się te boostery. Szkoda, że bez legend. Hop, hop, hop i hop. Murloc Knight, Holy Champion, okej, okay, Seal of Champion, też jest spoko. I kolejne Fiji, o mój Boże. Dobra, ogólnie podsumowanie. Nie ma żadnych legend, jest trochę smutna buzia, ale z drugiej strony podeszło parę ładnych epików, epików, z których będziemy korzystać. Typu na przykład ta bomberka, nie wiem czy to jest bomberka, no ta szalona babeczka do agro priesta. 440 proszku. Biorąc pod uwagę, że większość deków, większość pakietów to były TGT, gdzie nie mam kart, to jest dobry wynik.
To jest dobry wynik. Podoba mi się, podobają mi się te paczki. Nie ma legend, co mnie oczywiście bardzo boli. Wtedy byłoby zajebiście, ale pod przez względu na ilość epików i kart, które w ogóle będziemy chcieli wykorzystać, jest spoko, więc ten opening był spoko. Dziękuję wszystkim za uwagę. Taki krótki filmiczek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Bye bye, moi drodzy. Bye bye. Do kolejnego filmiku. Pa.